kontrolowany co 92 dni. W ramach przeglądu lokomotywa jest tankowana, uzupełnia się w niej piasek, wszystkie płyny, myje się ją. Służy do tego urządzenie podobne do popularnych myjni samochodowych. Przegląd silnika i przygotowanie go do pracy trwa około 2 godzin. Jeżeli niezbędne są bardziej skomplikowane naprawy, lokomotywę odstawia się do hangaru. Wymiana wózka ważącego 3 tony trwa tu tyle, co przygotowanie do drogi Forda Mondeo. Podczas pracy przy lokomotywach należy zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ jeżeli zdarzają się wypadki, to już są na ogół poważne. W laboratoriach konstrukcyjnych i w fabrykach powstaje już następne pokolenie superpociągów. Naukowcy i inżynierowie eksperymentują z nowymi wynalazkami, takimi jak komputerowo wspomagane projektowanie. Pozwala stworzyć modele lokomotyw przed przystąpieniem do produkcji. Komputerowe prototypy są testowane, modyfikowane, bez odkręcania jednej śrubki. Układ hamulcowy i napędowy, układ jezdny, geometria kół. Technologia kolejowa wkracza w zupełnie nową epokę. Konstruktorzy pociągów prześcigają się w wymyślaniu coraz doskonalszych sposobów szybkiego przewożenia ludzi. Super nowoczesny francuski pociąg pasażerski, TGV. Jego konstruktorzy zaryzykowali nowe podejście do problemu masy w ruchu, dochodząc do granic wyznaczonych przez prawa fizyki. Jazda francuskim TGV przypomina lot odrzutowcem tuż nad ziemią. Jest on jednak cichszy, bezpieczniejszy i o wiele bardziej komfortowy. Fizyczne ograniczenia ludzkiego ciała są wyzwaniem dla naukowców. Przeciążenie podczas ruszania i hamowania oraz siła odśrodkowa na zakrętach muszą być dostosowane do wymogów bezpieczeństwa i wygody ludzi. Są oni przecież pasażerami, a nie pilotami odrzutowców. Szybkie pociągi mogłyby się rozpędzać jeszcze bardziej, ale zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie pasażerów. To przecież nie jest kolejka w wesołym miasteczku. Staramy się, aby nasz system był komfortowy. Ludzie mogliby podróżować przypięci pasami z dużo większą prędkością, ale nikt nie mógłby wtedy wypić filiżanki kawy albo zjeść czegokolwiek. O tym właśnie myśleliśmy, aby zapewnić pasażerom wrażenie ruchu, a nie pędu do celu podróży. Bezpieczeństwo należy do najważniejszych czynników. Duże prędkości zmniejszają margines błędu. Projektanci superszybkich pociągów opracowują rozwiązania zapewniające bezpieczną jazdę przy coraz większych prędkościach. Rozwiązanie francuskie polegało na zbudowaniu oddzielnych torów przeznaczonych wyłącznie do podróży z dużymi prędkościami. System komunikacji, nadzoru, wszystkie elementy sieci TGV powstały z myślą o jednym celu – szybkim przewożeniu ludzi. Każdy pociąg został zaprojektowany jako całość.
8 do 10 wagonów osobowych oraz lokomotywy na każdym końcu. Skład waży prawie 550 ton i ma długość do 250 metrów. Wagony są połączone nietradycyjnie, ale w sposób półsztywny. Połączenia przegubowe zwiększają stabilność przy dużych prędkościach. Umieszczenie wózków pomiędzy wagonami wyciszyło hałas oraz polepszyło nośność aerodynamikę. Lokomotywy kolei TGV napędzane są silnikami elektrycznymi pobierający prąd o napięciu 25 tysięcy voltów z przewodów ponad torami. Obie lokomotywy osiągają moc 12 tysięcy koni mechanicznych. Silniki trakcyjne ukryte są wewnątrz korpusu. Dzięki temu nie mają wpływu na parametry aerodynamiczne. Są to lokomotywy elektryczne o wysokiej mocy. Mają moc około 6 tysięcy koni mechanicznych, co odpowiada w porównaniu 6 tysiącom odkurzaczy. Mały ciężar i duża moc. Wystarczy dodać opływowy kształt, aby otrzymać najszybszy pociąg osobowy świata. W maju 90 roku TGV podjechał 500 km na godzinę. W podróży zamiast zwykłych pasażerów pojechało 40 techników i inżynierów. Specjalnie na potrzeby testu zamontowano w pociągu większe koła i wzmocniono przewody wysokiego napięcia nad torami. Osiągnięcie celu wymagało przesłania 30 tysięcy voltów na odległość 50 km bez utraty napięcia. Próba rozpoczynała się, naukowcy nie wiedzieli właściwie, czego się mają spodziewać. Przy bardzo dużej prędkości pociąg ten mógłby zacząć zachowywać się jak samolot, a więc istniało ryzyko oderwania się od toru. Ale wszystko przebiegło bezpiecznie. Pociąg nie oderwał się od toru. W 30 minucie testu zarejestrowano prędkość 517 km na godzinę. To był nowy rekord świata pojazdów szynowych. Analiza zarejestrowanych danych wykazała, że TGV mógłby jechać jeszcze szybciej, prawdopodobnie ponad 600 km na godzinę. Lecz na razie na zwykłych trasach będzie nadal jeździł z prędkością około 300 km na godzinę. Kształt trasy jest bardzo ważny przy tak dużych prędkościach. Prawo dynamiki mówi, że ciała mają skłonność do ruchu prostoliniowego. Pociąg jadący z dużą prędkością ma trudności z wejściem w zakręt. Pokonanie zakrętu zajmuje znacznie więcej czasu, podobnie jak na autostradzie. I dlatego planując i projektując trasy szybkich pociągów, bierzemy pod uwagę otoczenie, rozwój zabudowy, inne sprawy. Musimy planować zakręt na wiele kilometrów wcześniej, jakieś 15 kilometrów przed zmianą ułożenia torów. Inżynierowie zmniejszyli liczbę zakrętów do minimum. Tylko pociągi TGV jeżdżą po tych torach. Żadne inne, pasażerskie ani towarowe, nie są tu dopuszczone. Tory przenoszą także informacje dla maszynisty.
przy prędkościach powyżej 150 km na godzinę, kolorowe światełka sygnalizacyjne używane na kolei są już bezużyteczne. Maszyniści musieliby reagować na ostrzeżenia migające przez ułamek sekundy. A więc potrzebny był nowy system. Inżynierowie opracowali metodę przesyłania informacji przez tory rzeki.